stópy? Wszędzie, w ogóle, wiesz co, ja mogę kocyk, wziąć tak, koc? Kocyk sobie weź. Dobra, chyba jesteśmy na wizji. Co? Już opierdolę dostałem. Kurwa. Wysyłać do chłopaków, wysłałem w przerwie. Mi też wczoraj w przerwie wysłałeś. No. Dobra, jeżeli ktoś mnie ogląda, to wygląda to, że nikt. Jeszcze wiesz coś? No, nie wiem, zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, że jednak ktoś mnie ogląda. No już się spóźniłem, już nie mogę nie mieć widzów w ogóle. Zaczynamy kolejną serię z 5 showmeczów, jakie są zaplanowane w tym tygodniu. Dzisiaj zobaczymy Cipka, gracza, oczywiście obaj gracze z Akademii Skillforge Academy, Cipek grający Zergiem, oczywiście zawodnik z Diamentu, oraz Shadowa grający Teranem, na tej mapie jako zielony Teran. Przypominam, że jest to już drugi mecz, drugi show mecz. Przepraszam. Jest to już drugi show mecz. Wczorajszy show mecz między grającym Zergiem Iratilem, a grającym również Zergiem Malvorio zakończył się wynikiem 4-3. Dla Iratila. Naprawdę było to bardzo ciekawe spotkanie. Pierwsze trzy mapy wygrane wygrał Iratil. Już kiedy wydawało się, że to może być szybkie 4-0, że Malvorio już tutaj poddaje się, nie wierzy w jakiekolwiek szanse na zmniejszenie tego wyniku, albo chociażby walczenia jakiegokolwiek dobrego wyniku, to Malvorio zdołał ugrać jeszcze trzy mapy, zremisował ten stan i widzieliśmy finalną grę przy stanie 3-3, na której to no Iratil zmienił nieco taktykę. On był przez wszystkie 6 map wcześniejszych grał dosyć ekonomicznie, a zaskoczył swojego przeciwnika w 7 rozgrywce i zagrał dosyć agresywnie, szybki speed dolingów, bindingi z jednej bazy i pokonał swojego przeciwnika, finalnie wygrał ten showmatch. Jednak mimo wszystko showmatch, mimo wszystko Malvorio, mimo właśnie przegrał, to pokazał siebie bardzo dobrej strony, o czym wczoraj mówiłem. Oczywiście zapis z tamtego showmeczu można obejrzeć w archiwum mojego Twitcha. I mamy pauzę w grze. Póki co tutaj nasi zawodnicy, no, Cipek decyduje się na standardowy opening, czyli Hatchery First. Jest to dosyć standardowy opening na w ZVT. A tymczasem wygląda to, że Shadow zdecydował się na 12-12, Rax na 12 supply'u oraz gaz na 12 supply'u, co świadczy nam o tym, że właśnie będzie grany tutaj Reaper, już jest w produkcji. Mamy laga, Dixu nam tutaj laguje.
Myślę, że zaraz powinien opuścić tą grę. Właśnie to zrobił, opuścił. Bardzo słusznie, jest stream, można oglądać na streamie. Znaczy inaczej, spawning pool już w drodze, Orbital Command budowany. Reaper cały czas w produkcji, wysłałem tutaj SCV-ka do scoutu. Overlord będzie tutaj pilnował, czy jest zajmowany ten natural. Gaz cały czas wydobywany, muły zrzucane, no i czekamy na pierwsze strategiczne decyzje. No, przy tej chwili, jeszcze dodam tutaj tylko, że już mamy ekspansję, czyli to jest Reaper Expand ze strony Shadowa. Już tutaj właśnie ten Reaper leci. Leci tutaj, już się obawiam, że to są pulnięte 4 drony do gonienia tego SCV, co byłoby oczywiście bardzo, bardzo nierozsądnym posunięciem, ale one po prostu były transferowane. Już Reaper tu wlatuje, czy to ubić jakieś drony? Myślę, że tak. Czyli jednak zostanie zbudowany ekstraktor. Jedna drona uratowana, już dwa zerglingi wyskoczyły, ale jak wiemy, Reaper jest znacznie szybszy niż te zerglingi. Mimo iż są na creepie, on tu będzie mógł skotować dokładnie wszystko. Zeskautuje tak naprawdę, że nie ma w bazie cipka zbyt wiele. Nie ma ani gazów, ani jakichś szczególnych technologii. No teraz gaz jest zakładany w tym naturalnie. Nie wiem, czy to będzie kancelowane, czy to właśnie mamy kancel już ze strony tego naszego zergowskiego gracza. Z tymczasem w bazie Terana mamy dobudowane dwa raksy, faktorkę, baraki. Wydaje mi się, że to jest taki jeden z takich timingów, który tutaj widziałem, taki bir na imbabills.com. Push z około 20 marinów, dwóch medivaków, steampack oraz około 6 helionów. Bardzo mocny push z naciskiem na zniszczenie trzeciej bazy. No ale zobaczymy, póki co nie mogę jeszcze na 100% określić, czy to będzie akurat ta strategia. No mamy już faktorkę z reaktorem gotową, budowano oczywiście heliony, tutaj mamy Tech Lab. Jeżeli tutaj do tych baraków zostaną dodane dwa reaktory, to znaczy, że może być to właśnie ta strategia, czyli już Helion Marine Medivac. Zobaczymy, czy to będą właśnie te reaktory. Tymczasem w bazie u naszego czerwonego zerga mamy dodatkowe gazy. Wall zbudowany, który składa się z Roach Warren oraz dwóch Evolution Chamber. Mamy dwa reaktory, czyli tak jak mówiłem, i oraz steampack. Czyli tak jak mówiłem, będzie to taki timing, to jest, o ile się nie mylę, autorstwa Maru, bardzo dobrego koreańskiego terana. Timing właśnie, w którym około 9 minuty, rzeczywiście jeżeli cały build jest wykonany bardzo dokładnie, około 9 minuty jesteśmy w stanie zaatakować zerga, no dosyć pokaźną już armią, właśnie około 22, 24 marinami, 6 helionami, o ile nie stracimy ich wcześniej, oraz 2 medikami, oraz oczywiście już upgrade steampack, który jest już w drodze. Tymczasem roacze już ze strony cipka są budowane, mamy tutaj ładny wall techminy, już tutaj blokują to przejście, nie mamy upgrade'ów póki co jeszcze opracowywanych. Tutaj jeszcze ten Reaper się gania z tymi zerlingami, które są nadal bez speeda, i ten speed nie jest nawet opracowywany, co nie jest akurat dziwne, ponieważ tutaj cipek zdecydował się na budowę roaczy. I wlotuje teraz ten Overlord, sprawdza co się dzieje w mainie. Mamy już starport, czyli no to już niemal pewne, że właśnie ten build jest grany przez naszego zawodnika terrańskiego. Co ciekawe, tutaj już kipek ma chociażby tylko 4 roacze, prawda? Jeżeli tutaj będzie nadal dronował i nie na czas nie zacznie budować armii, no to ten atak może dać duże straty, szczególnie straty trzeciej bazy. To jest główny cel tego ataku oraz zadanie dużych strat ekonomicznych, a w międzyczasie rozbudowywanie swojej bazy i zajęcie trzeciej. Mamy Armory, co ciekawe. Jest to Armory, a nie mamy Engineering Bay. No zastanawiam się to posunięcie. W jakim celu zbudował tutaj Shadow to Armory? Nie jestem w stanie sobie w tej chwili do tego... Tutaj nie będę szpada. Nie jestem w stanie sobie w tej chwili tego jakkolwiek wytłumaczyć, po co on zbudował to Armory. I mamy miny. Mamy 2 miny. Helionów mamy już 6. Mariny są produkowane, jest ich już łącznie 14. Steampack właśnie teraz już się kończy. Więc no, zastanawiam się, czy to aby na pewno jest ten build. No jednak wydaje mi się, że nie jest to ten build, o którym myślałem, bo przynajmniej nie pasuje mi tutaj to, że mamy budowane armory oraz że no jest 9 minuta. A właśnie, wychodzi w tej chwili Shadow już tą armią. Przecież ta armia nie jest dokładnie taka, jaka powinna być, bo to jest tylko 18 Marines, 6 Helionów oraz 2 miny. Powinno ich tutaj być ponad 20 tych Marines. No 6 Helionów to jest dosyć dobry wynik. No wiadomo, zbudował 2 miny kosztem właśnie na sobie trując. Ma już helbaty! Ma już helbaty! Więc tutaj to armory było zbudowane po to, żeby móc przetransformować swoje heliony w helbaty. Ja przepraszam, że nie wiedziałem, bo to nie potrzebne. Zresztą tutaj mamy teraz walkę, mamy steampack, nie mamy tutaj
ma tu żadnych abonentów, tą armię, ale tutaj przepycha cały czas te rocze coraz dalej. Tutaj bardzo dobrze do sobie radzi, chyba tym osobom zadaje duży damage, ale tutaj od Zmaina wychodzą siłki, te rocze są bardzo, bardzo dobre na Marines. Ja bym bardzo przypadł, no i niestety ten atak musi zostać odparty. Wydaje mi się, że no nie do końca myślę, że dobrą decyzją było atakowanie Marinesami bez wsparcia Medivaków. No, tu mamy zablokowaną trzecią bazę, ale trzeci command center ze strony Shadowa już w drodze, kolejne baraki. I zobaczmy co już dalej. Upgrade plus 2 do ataku, Growth Spines, czyli zasięg do hydralisków już w drodze, GR Constitution Speed do Roachy również w drodze. Cały czas dronuje, saturuje tą swoją trzecią bazę, zakłada już tu dwa gazy. I cóż ze strony Cipka, podwójny Engineering Bay w 11 minucie, no to zwyczajnie to jest prawda, to był jakiś konkretny timing attack, więc no ten Engineering Bay prawdopodobnie jest postawiony w dobrej minucie, no zazwyczaj widzimy go nieco wcześniej. Combat Shields już w drodze. No cóż tu więcej można powiedzieć. No mamy produkowane miny oraz Marines. Ciekawe, nie produkujemy Medivaków, a nie produkuje Shadow Medivaków i nie ma reaktora nawet na swoim starporcie. Zastanawiamy, dlaczego jeszcze go nie zbudował. Tutaj będzie ten Overlord kasowany, bo zaraz zbudować command center, który już tu nad naturalem w tej chwili przylatuje. Strony Cipka, upgrade plus 2, plus 2 już są w drodze. Plus 2 do jednostek zasięgowych oraz plus 2 na pancerz jednostek naziemnych. I no póki co, przyznam szczerze, że pasywna jest ta gra, nie ma takiej zbyt mocnej agresji ze strony obu graczy, pomijając ten atak Shadowa, moim zdaniem nieudany. Mamy w drodze Concussive Shells, czyli pociski ogłuszające dla maruderów. Tutaj ten Overlord, co ciekawe, będzie chyba chciał jeszcze zablokować na chwilę tą ekspansję. Czy mu się to uda? Wydaje mi się, że to uda. Ładna zagrywka, jeszcze zawsze trochę opóźnia, o ile no trochę już szybko się zorientował Shadow, więc nie działał tak dobrze jak mógł. Chociaż myślę, że będziesz trochę jeszcze przedłuży lądowanie dla tej bazy. Tutaj już Combat Shield nam się kończy, plus jeden w drodze dla piechoty terrańskiej. 13-15 roachy w drodze. Łącznie Army Supply, no to już jest 100 do 62, mocno przewyższa supplyem nasz zerg, naszego terańskiego zawodnika. Zobaczmy, co będzie dalej. Mamy w drodze marudery. Może to są dobre odpowiedzią na roachy, których mamy tutaj bardzo dużo. Łącznie mamy ich już 41, tylko 6 hydralisków, więc duża liczba maruderów jest tutaj jak najbardziej wskazana. Marudery zadają dodatkowy damage na jednostki opancerzone, jakimi są właśnie roachy. Zobaczymy, jak zobaczymy tutaj. Czekaj, mamy w drodze Spine... Aha, Spine Crawler. Już obawiałem się, że to jest Spire, ale jednak nie. Co ciekawe, mamy Pneumatized Carpace, opracowywane w tej chwili w Hatchery, tak? W Hatchery. Czy mamy już Barrow? Barrow jest już chyba opracowany. Wychodzi teraz tą armią. Dużą armią Cipek. Czy to ma szansę powodzenia? Tutaj zaraz zeskautuję. Zobaczę tu dużą armię. Bierze w tej chwili pod armię, ale jest muszę. Miny są skupane, nie zostały wykupane. Już jest tutaj teraz miny się skopały, eksploduje jedno na tych roachach, zadaje niezły damage, ale jest tutaj duży poliminować, on to z poliminu wybiedzie, bez problemu nie ma obecnie na mapu, armii wszystko atakują, boski damage jest znany, super damage tym roachom, czy roachy zdołają snajpować tą trzecią bazę, nie, ale jednak, nie zdążył tam naleperować tej bazy Shadow, wszystkie te miny padają, tutaj jeszcze wchodzą posiłki z maina, ale tutaj ta armia cały czas dopiera, on tutaj jest kisołycz na low HP, ale i muszą upaść, tutaj medivaki padną, ostatni brunek pada. Jakie są proporcje armii? 80 do 22. Cały czas doprodukowywuje armię nasz zawodnik terański. Teraz 12 hydr w drodze. Obawiam się, że tutaj no to, że przez taki długi czas Shadow nie wywierał żadnej presji na swoim przeciwniku, pozwoliło mu się rozwinąć na tyle, że teraz może mieć poważny problem, aby Shadow jeszcze tutaj jakoś wrócić do tej gry, chyba że zacznie jakoś bardzo dobrze dropować lub zada duże obrażenia ekonomiczne przeciwnikowi. Już czwarta baza ze strony naszego zergowskiego gracza. I kolejna fala zergowska nadchodzi. Tutaj zobaczył Cipek, że Shadow inwestuje w marudery, więc budował więcej hydralizmów. Teraz to atakuje, bierze darmię, mamy steampack. Także zdają bardzo duży DPS tym jednostkom i naprawdę bardzo szybko zabijają te wszystkie marudery oraz Marines. Roachy z przodu tankują bardzo mocno i mamy GG. Pierwszy mecz nam się kończy, mamy 1-0 do Cipka. I zobaczymy, jak dalej się ten mecz potoczy. Muszę przyznać, że był to dosyć szybko to wszystko poszło. Tutaj zmienię tylko jeszcze wynik na naszej tablicy wyników 1-0 dla naszego zergowskiego gracza.
To jeszcze na szybko w tej przerwie. Chciałem to zrobić przed streamem, ale niestety no, nie udało mi się. Chciałem tylko sprawdzić i pokazać statystyki obu tych graczy. Zaraz sprawdźmy statystyki wygranego tej pierwszej gierki Cipka. Zagrał on 3001 gier łącznie w karierze, 705 gier w tym sezonie. Sprawdźmy jego statystyki akurat w matchupie przeciwko Teran. Jako Zerg, który zagrał w tym sezonie 203 gry jako przeciwko Teranom, wygrał 116, a przegrał 87 z nich, łącznie miał 57%. Uważam, że to dosyć dobre win ratio. Zresztą na to, że tutaj widać, 43% tylko win ratio na Zerga, więc no tutaj gdyby przeciwnikiem Cipka był któryś z graczy, którzy grali wczoraj, typu Malvoria lub Piratil, no to mógłby mieć większe problemy, ale tymczasem duży win ratio na Terana, 57%, pozwala mu wygrać tą grę. Sprawdźmy teraz statystyki naszego drugiego gracza. Kurde. Sprawdźmy teraz statystyki Shadowa, który przegrał tą pierwszą rozgrywkę. On w tym sezonie zagrał zaledwie... Aha, zagrał 251 gier, chociaż zagrał jedynie 49 gier rankingowych. Zobaczmy jego statystyki. Jeżeli chodzi o matchup kontra Zerg, to zagrał w tym sezonie jedynie 10 meczy, z czego wygrał 8, a przegrał 2, więc jest to aż 80% win ratio, no ale jednak nie możemy tego liczyć jako takie prawdziwe win ratio. Jakie takie prawdziwe win ratio, ponieważ no wiadomo, na 10 meczach to ciężko określać, że to jest prawdziwe win ratio. Tymczasem już czekamy na następną grę i wracamy, kiedy będzie już ona gotowa. Wracamy do gry, kolejna rozgrywka tego best of. Widzę, że zmieniły się kolory, więc muszę to niestety naprawić. Wybaczcie mi. No niestety tutaj wspomniałem pisać chłopakom, żeby tutaj nie, starali się nie zmieniać tych kolorów. Więc to no, jeszcze musiałem na szybko zmienić. Kolejna rozgrywka Foxtrot Labs, wynik to 1-0 dla Cipka, który w tym meczu zespołnęło się w prawym górnym rogu. Pierwszą grę właśnie przegrał Shadow, który w tej grze grał jako niebieski Teran. Czy w tamtej grze też grał? Grał jako zielony Teran, więc muszę również poprawić jego kolor. Mamy już to załatwione. I tak, tutaj od mojej asystentki dostałem informację, że mam pozdrowić. Pozdrowienia od jednego z graczy, którzy w tej chwili grają, który poprosił mnie o to przed tą grą. A mianowicie od Cipka. Pozdrawiamy, uwaga, Ewunię, która, o ile dobrze zrozumiałem, jest dziewczyną Cipka i ogląda jego w tej chwili poczynania. Na pewno jest dumna ze swojego chłopaka, który wygrał tą właśnie pierwszą rozgrywkę. No ale wracając już do gry, no to jedyne co wiemy, to że nie ma w tej chwili żadnych takich hardkorowych cheese'ów, standardowy 12 Rax na wallu.
Sixpla ani żadnego wczesnego pula również nie uświadczymy. Mamy już 12 raz, więc myślę, że również że będzie Reaper Expand. No i zobaczymy jak dalej. Overlord już leci tutaj w stronę maina przeciwnika. Dronka już buduje haczerkę, czyli 15 hacza oczywiście. Ten Overlord, co ciekawe, tej lata skautuje. Jeszcze czy tutaj nie ma jakiś na przykład... no, Turax ciężko by było akurat budować Turaxa w tym miejscu, ponieważ Marines musieliby przebiec naprawdę dużą drogę i nieopłacalne by to było. Jeżeli miałbym tutaj budować Turaxa na tym mapie, myślę, że robiłbym ten spot. Ewentualnie coś tutaj właśnie takiego obok. No, już w ostateczności można również wykorzystać ten spot, ponieważ no, już ta droga nie jest taka długa. No, ale nie mówimy tutaj w tej chwili o Turaxie, ponieważ mamy standardowy Reaper, Reaper Opening. Tutaj Cipek już tam buduje gaz, więc ten gaz jest, o ile się nie mylę, znacznie wcześniejszy niż tam w tej grze. Spawning pool również, również już w drodze. I, no i cóż, cóż dalej może się stać? No, jak czuje się zawodnik po zwycięstwie pierwszej mapy, wiedząc, że to jest dopiero jeden z czterech kroków do zwycięstwa, prawda? No tutaj zazwyczaj w takim turniejowym formatem, szczególnie na turniejach takich powiedzmy niepokroju Super MLG i tak dalej, jest best of three, ewentualnie best of five, już tak w ostateczności przy jakichś finałach, tutaj mamy best of seven. Właśnie taki format rozgrywek został wybrany, mamy jeszcze rozbudowany tak a propos na tych barakach. Taki format rozgrywek został wybrany dzięki temu, że no lepiej jest, łatwiej jest przeskillować, kiedy gra się na jedną rasę tyle gier i do tego na tego samego gracza. Dodatkowo tutaj właśnie zarząd Skillforge Academy może jeszcze sobie, że tak powiem, zobaczyć jak sobie gracze właśnie radzą w tych grach turniejowych. Wiadomo, co innego jest ladder, kiedy po prostu gramy mecz, ewentualnie przegrywamy lub wygrywamy, tracimy lub zdobywamy punkty i gramy następny z jednym zawodnikiem, a co innego kiedy gramy serię meczy z jednym zawodnikiem i każda mapa jest liczona jako jeden. To jest całkowicie inne podejście do rozrywki, inne strategie się przyjmuje, prawda? Na ladderze jesteśmy w stanie grać powiedzmy, nie wiem, 30, a nawet wszystkie mecze tą samą strategią. Jeżeli oczywiście strategia jest działa na wszystkie rasy, prawda? Albo powiedzmy jedną strategię używać na każdą rasę konkretną, mieć trzy strategie po jednej na każdą rasę i grać tylko te same. A kiedy już grały właśnie takie best of seven, porządny taki show mecz, no to już granie jednej strategii przez wszystkie te mecze no nie byłoby rozważne, ponieważ zawodnik przeciwny mógłby to zauważyć i się tak jakby nauczyć się tej strategii. Tu mamy już wczesny, znacznie wcześniejszy Command Center, już mamy w drodze Heliony budowany Tech Lab, nie mamy dodatkowych baraków, więc Shadow zmienił tutaj trochę taktykę i buduje dodatkowy Command Center wcześniej, przed dwoma barakami, które myślę, że tak czy zaraz się pojawią, mamy już tutaj Tech Lab zbudowany. Już dalej, dwa zermingi już mają speeda, speed został opracowany. Skautują tutaj, będą chciały zestrzelić tego Reapera, jeżeli tego nie ogarnie Shadow, to go straci, no ale jednak się wycofowali, to wszystko udało się i szybka trzecia baza ze strony Zerga. Gdzieś mi wodę? Szybka trzecia baza ze strony naszego Zerga. Cóż dalej, kolejny gaz, zdecydowanie kolejny gaz, to jest na Roach Warren. Zawodnik terański, tak jak już kończy swojego trzeciego command centra, buduje tutaj bunkier, coś w takim miejscu. No, natural na tej mapie jest bardzo ciężki do obronienia. Chwila, przerwa. Okay. Przepraszam bardzo. Bunkier w tym miejscu na tej mapie, natura jest strasznie szeroki, ciężki do bronienia. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj, proszę zobaczyć, tutaj ciężko będzie zrobić Zergowi Wallat. Heliony od razu wjeżdżają w linii minerały. Zobaczcie, miejsce, te drony zostanie stracone. Miejsce stracone zostało. Dwie drony, czy będzie więcej, one otoczenia, ale jeszcze parę salw, może dużo dron. 8. Czy będą kolejne, jeżeli poleciałby jeszcze tymi dronami za tymi dronami, to miałby szansę zniszczyć ich więcej, ale tutaj póki co 9 dron zostało spalonych. Pani Kolo już się wykrył oraz rauczy do obrony, więc tutaj już ponowny wjazd myślę, że nie będzie możliwy. 18 zrzutników również zostało już wyprodukowane. Tutaj wracając do rozmowy o tym wallu, no proszę zobaczyć, no bunkier w tym miejscu, no przyznam szczerze, że broni on tylko od ataków z tej strony. Ale prawda, oczywiście, dlaczego Zerg miałby atakować akurat tutaj, skoro możesz po prostu przebiec tędy i zatakować z tej strony. To widzę kolejne dwa punkty ze strony Cipka, no. On chce się bronić w tym miejscu, ale uważam, że no, nie jest to najlepsza decyzja, aby akurat się ukrywać, ponieważ wyda na to bardzo dużo gdzieś minerałów, a zanim się zauleje, minie bardzo dużo czasu. Tutaj wysłał te Zerglingi, czy to będzie jakiś runbait, czy będzie chciał podejrzeć te skałki, nie? Póki co, całą swoją
armię chcę skupić w tym momencie i to będzie atak. To będzie atak. 47 armii supply do 20. Te bunkry są już obładowane, ale nie wszystkie. Miny nie są zakopane. Dopiero teraz zaczyna się ostrzał, ale tutaj nie ma SCV, jakie mogły teleprować. Dopiero teraz są wysłane. Czy wystrzelał te miny, nie wystrzelał. Bunkier nie został w czas reperowany i to wszystkie nie biegają. Tutaj też biegną do maina. Wolnie został zamknięty. Dopiero nie zostanie teraz zamknięty. Cerwin nie biegają do maina. Czy to będzie szybkie 2-0? Tutaj już dewastuje wszystkie te SCV-ki. Zostało już zniszczonych 7. Myślę, że tutaj cały czas nowe posiłki dosyłane są przez tego samego gracza i 14 zniszczonych. Mamy GG. Kolejna gra, bardzo szybka, 9. Całe 10 minut skończyła się ta kolejna gra. Mamy 2-0 dla Cipka. No, przyznam szczerze, że lecimy to bardzo szybko. Zagraliśmy zaledwie dwie gry. Myślę, że tu minęło jakieś 20 minut. Minęło jakieś 20 minut, 24 minuty, a mamy już 2-0 dla Cipka. I zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Czy tutaj Shadow powróci do tej gry, czy złapie punkt kontaktowy, czy to będzie 3-0. Być może będziemy mieli powtórkę z wczoraj i będziemy mieli 3-0, a następnie 3-3 i gra finałowa. To wszystko zobaczymy już za chwilę. Czekamy się czasem na kolejną grę. Wracamy już z kolejną grą naszego show meczu. Tym razem mapa Nimbus Shadow kontra Cipek. Prawy górny róg, spawnujący się jako niebieski teran. Oczywiście z klanu Skillforge Academy Shadow. A lewy górny róg mapy Nimbus, tak jak już mówiłem, spawnujący się jako żółty zerk. Cipek, jeszcze tylko sprawdzę, czy to są dobre kolory. Że nie są. Złe są. Szybko tutaj naprawimy. Ok. No więc kolejna gra, wynik 2-0 dla Cipka. No dosyć szybkie 2-0. No. Poprzednia gra w 10 minut ukończona. Łatwo uporał się tu z przeciwnikiem Shadow. No i zobaczymy, jak to wpłynie teraz na to, jak zagra Shadow.
jak zagra Cipek, czy tutaj będzie pewny siebie i zagra jakiegoś szybką strategię po raz kolejny, czy też nie. No zobaczymy, zobaczymy. Tym samym, no co można powiedzieć o mapie? Mapa na pewno z bardzo łatwym do zajęcia naturalem, który jest, można powiedzieć, że w mainie, którego rampa wychodzi tylko i wyłącznie na main. Bronimy, aby bronić main i natural, bronimy tylko tej wąskiej rampy, ewentualnie, no prawda, całej tej rampy, jeżeli zostaną zniszczone skałki, które jednak mają 2000 życia, więc no jednak trochę zajmuje, aby je zniszczyć. Mamy tutaj budowane oczywiście Rex oraz rafinerię w drodze. Wydaje mi się, że to będzie po raz kolejny, Reaper Expan, ale zobaczymy. Ale ze strony Cipka po raz kolejny już teraz na pewno widzimy Hatcher First. No tak jak już mówiłem, standardowy opening, jeżeli chodzi o ZVT, szczególnie na tej mapie, gdzie prawda, gdzie zerk, aby bronić się przed wszystkimi helionami, wystarczy, że postawi tutaj no raptem Evolution Chamber oraz Spine Crawler w tym miejscu oraz jest w 100% bezpieczny przed tego rodzajami ataka, przed tego rodzaju atakami takimi jak właśnie wiaskalionami. Ponadto, no tutaj ta mapa nie jest dobra na Reapery, to jest jedyne przejście, gdzie można przyjechać Reaperami. Tutaj, o ile się nie mylę, nie ma takiej możliwości. Oczywiście również tędy nie jesteśmy w stanie jakkolwiek tym Reaperem przelecieć. No tutaj właśnie już Reaper jest wysyłany na ten spot. Lubitel Command już zakończony. Hatcherka w naturalu ze strony żółtego zerga już również na ukończeniu, podobnie jak jego spawning pool. I czekamy tutaj, no właśnie, ekspansja ze strony Shadowa, czyli mówi się, że zwycięskiej taktyki się nie zmienia. Tutaj Shadow przegrał już dwa razy, a gra po raz kolejny to samo, czyli Reaper Expand. No może to jest jego ulubiona strategia, nie czuje się w innych dobrze, no wie, że tam ten Reaper kulturalnie po rampie nie bawi się tu w jakieś skakanie przez te klify, no i sprawdza, co widzi. No, czy uda mu się ubić chociaż jedną dronę? Nie, zostanie zmieniona w ekstraktor, który zajmują się tym Reaperem. Czy tutaj mógłby migrować oczywiście te zerlingi, bo zerlingi są znacznie wolniejsze od... Zerlingi bez speedu oczywiście są znacznie wolniejsze od Reapera. Tymczasem mamy już reaktor na barakach oraz faktorkę, czyli no, przyznaczę, że tutaj Shadow gra po raz kolejny to samo. Po raz kolejny Reaper Expand, chyba że zobaczmy tutaj jakiś inny wariant w późniejszej fazie tej gry. Mam dane, aha, dwa mariny jeszcze zanim tutaj zostanie ta faktorka i baraki zostaną zamienione miejscami. Ten Reaper sprawdza tutaj jeszcze lada, czy tutaj coś przypadkiem się nie uchowało, ale jedyne co wykracza poza bazę zerga to są Overlordy, które tutaj panują nad przestworzami. Ewentualnie tutaj ten Overlord bardzo dobry ma bardzo dobre umiejscowienie, chroni nas tutaj przed jakikolwiek dropem. Ja w tej chwili uświadomiłem sobie, że ten tutaj taki podejrzany robocik przypomina mi Starport, czy mam rację. No nie widzimy jeszcze Starportu na mapie, no ale zobaczymy. Tak czy inaczej nie jest to takie ważne jak to, że tutaj mamy po raz kolejny szybką trzecią bazę ze strony Shadowa. No zastanawia mnie brak konsekwencji ze strony Shadowa, który no zagrał to samo w poprzedniej grze, no i dostał, no można powiedzieć, srogie lanie, szybki to był mecz, szybkie baty. 9:40, żebyśmy koniec gry, żebyśmy GG, a on po raz kolejny gra to samo, no ale... Ale może jest w tym jakiś sens, którego ja nie rozumiem. Jakiś diabelski pomysł rodzi się w głowie tego zawodnika i on tutaj zaraz nas zaskoczy. Dwa gazy zajmowane przez... Łącznie cztery gazy będzie miał już Cipek. Podwójne Evolution Chamber budowane. Ler w drodze. Cały czas dronuje. Cipek właśnie tutaj proporcje harvesterów się tutaj nam jakie tutaj widzimy proporcje, mam 30:39, więc taka przewaga dosyć, no to jest 43, no przewaga dosyć standardowa jak na właśnie ZBT. Nie wspominajmy, że zerk jest w stanie budować tyle jednostek naraz, ile ma larw, prawda, a inne rasy takie jak Terran oraz Protoss mogą budować tyle, no, chociażby harvesterów, ile mają command centerów na raz. Więc no to działa trochę inaczej, więc to jest akurat standardem, że zerk ma więcej dronek. Cóż dalej, już Spine Crawler tu postawiony właśnie do obrony tych helionów, o czym już mówiłem, dwie queeny nawet w stanie blokować to przejście. No ten Spine Crawler chce przejść, no, ale nie jest w stanie
Nie jest w stanie tutaj się przejść przez te kwiny, które są na holdzie. Ciekawa sytuacja. Kolejna haczerka już morfowana, ale tu są trzy heliony, które jednak nic nie będą mogły zrobić w obliczu tych dwóch kwinek. Cóż dalej, ze strony naszego gracza terańskiego. Mamy co ciekawe siege tanka oraz baraki, więc jednak to nie jest ta sama taktyka. Ponieważ tutaj tym razem są produkowane siege tanki. Więc czy to będzie marine tank, medivac? Taka strategia znana jeszcze od dawien dawna, jeszcze z czasów Wings of Liberty. Trzecia baza jest postawiona, ciekawe, trzecia baza Terana szybsza od trzeciej bazy Zerga. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Może Cipek wykorzysta to, że tutaj dosyć greedy zagrał Shadow, czy może tego nie wykorzysta i Shadow wyjdzie na późniejsze prowadzenie ekonomiczne dzięki tej trzeciej bazie. Produkuje już 30 fałki na raz. Incom. Oczywiście większy dla Terana, ponieważ on cały czas rzuca te muły. Tu jeden muł pracujący, oczywiście. Tutaj, co ciekawe, chyba muł był nietrafiony w minerał. Ciekawa sytuacja. Teraz możemy sprawdzić, czy to jest podobne. Tak wygląda starport. A tak wygląda, tak, podobny, jest to taki duży starport, jest to ciekawe. Taka mała ciekawostka z mapy. No ale wracając już do gry, Cipek decyduje się nam na roucze. Decyduje się nam na roucze, plus jeden już się kończy. Dziela Reconstitution również powoli nam się tutaj morfuje. Czyli wygląda to, że podobna kompozycja jak we wszystkich tych grach ze strony Cipka, czyli rouch, może zerglingi. Być może zerglingi czy hydraliski. A ze strony Shadow mamy zmianę, ponieważ mamy Marine Tank Medivac, jak już mówiłem. Czy jest Steampack już? No Steampack będzie dopiero za no, ponad minutę, to nie jest dobry wynik. No 10 minucie nie mieć Steampacka, to jest bardzo ryzykowne. Jeżeli teraz ten atak zaatakuje i te Mariny będą bez Steampacka, a czołgi dodatkowo nie będą wysiedżowane, to będzie naprawdę bardzo, bardzo zła pozycja, ale już tym kolejnym skłotował ten atak, już są czołgi są rozstrzygane, więc ma szansę do obrony. Teraz atakuje, nie ma Marine, nie ma Steampacka, te rouchy wbijają się pod sztanki, już jest prażdżowa czy zadawane, ale już zostały znajdowane te sztanki, tutaj te Mariny bez Steampacka dadzą sobie radę, są rozstrzygane, tak skrapuje. Trzecia baza zostanie zaatakowana, nie, wjeżdża od razu do naturala wjeżdża w tej chwili Cipek niszczy tutaj tych Marine, z tych kamionów, co wy zabijecie jednostki, które podchodziły świeżo. Produkowane z barki, tutaj wchodzi Sishnak, ale za chwilę już pada na dwie salwy od tego, czy to rozłożyć. Czy to będzie 3-0? Czy to będzie 3-0? No, zaraz się przekonamy. Tutaj widzę, że już mocno zostaje nasz tyrański gaz. Nie miał Steampacka, nie miał Combat Shift, nie miał nawet 1-1. I już tutaj widzimy, może nie stracił dużo strefałek, ale tutaj nie jest w stanie produkować, nie jest w stanie tutaj jakkolwiek się jakoś odbić. 33 do 53, jeżeli chodzi o harwesterów. Tutaj już wjechały dwa rouchy do tego naturala. Tutaj ma w trzeciej bazie również kilka rouchy, które tutaj strzelały z fałki. Na udach na inie również rouchy zablokują jakąkolwiek możliwość. Właśnie ciekawe wideo ze strony tutaj Shadowa, który podnosi. O, teraz. I mamy GG. Mamy GG. 3-0 dla Cipka. Bardzo szybkie 3-0. Bardzo szybkie 3-0, no przyznam szczerze, że jak ja to widzę, wczoraj, kiedy właśnie również mieliśmy stan 3-0 dla Iratila, nie byłem pewien, czy to może być, czy to będzie szybkie 4-0, ponieważ no, muszę przyznać, że w innym stylu wygrywał Iratil z pierwsze trzy gry z Malvorio, niż teraz to, co robi Cipek z Shadowem. Tamte gry, moim zdaniem, były bardziej wyrównane. Tutaj jest widać zbyt dużą dominację Zerga. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie zobaczymy tutaj szybkiego pogromu 4-0. Wprawdzie wczoraj również nie wierzyłem w to, że Malvorio będzie w stanie wyrównać aż do 3-3 i że zobaczymy aż 7 gier tamtego wieczoru. No ale jednak to się stało, więc również może i teraz Shadow przejdzie jakiegoś swojego rodzaju oświecenie i zacznie grać znacznie lepiej, tak jak wczoraj Malvorio. Następna gra już za chwilę i słyszymy się, kiedy już tylko będzie gotowa.
Wyobraźnia ma wielką moc. Moje urządzenie 2 w 1 pomaga mi ją uwolnić. To... Wracamy z kolejną grą. Czwartą już dzisiejszego wieczoru. Na mapie Catalina, Catalina, jakkolwiek się to czyta. Rozpoczynamy właśnie tą czwartą grę. 3-0 dla Zipka, taki jest w tej chwili nasz wynik. Zipek pełniący się jako żółty zerk w lewym, no, na lewej części mapy. Oraz pełniący się jako niebieski teran w prawej dolnej części mapy. Mapa ma oczywiście 3 spoty. No i cóż dalej, po raz kolejny zobaczymy tą samą taktykę ze strony Shadowa i szybkie zwycięstwo, czy też może jakąś zmianę. No zobaczymy, co to będzie, co to będzie. No póki co, cóż można rzec. Mapa trójspotowa, więc no nie jest łatwo na takiej mapie zagrać jakiegokolwiek olina ani nic ten deseń, ponieważ no ciężko było trafić, gdzie jest akurat zlokowany przeciwnik. Shadow już gra swoje 12-12, czyli po raz czwarty ta sama strategia, przynajmniej sam opening, pierwsze minuty tej gry. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i wygląda to, że właśnie mamy również Hatchery Fair ze strony Cipka, czyli po raz trzeci, po raz czwarty Hatchery First. No i cóż dalej, no nie będziemy mieli po raz kolejny Reaper, opening z Reapera. Tutaj już Reaper ma większe możliwości skautujące, ponieważ on może przeskakiwać, o ile się nie mylę, ten cliff, prawda, i wpadać również bezpośrednio do maina, nie musi koniecznie przesuwać tutaj przez ten natural. Więc no na pewno tutaj Reaper jest bardziej przydatny na tej mapie. SCV-ka wysłana już na scout. SCV-ka wysłana już na scout. Reaper już przez chwilę zastanawiałem się, czy może tutaj będzie chciał dodać command center ukryty. Ale jednak nie, jednak to po prostu jest zwykły scout. Orbital command już gotowy. Reaper na ukończeniu, no spawning pool w tej chwili rozpoczął morfowanie, jest dosyć, myślę, że dosyć spóźniony. Tutaj jakaś była inna strategia, czy bardziej chciał przydronować, czy zapomniał o tym spawning poolu. Napisał LOL, czy to właśnie świadczy o tym, że zapomniał o tym spawning poolu. No, znałem to, ponieważ zazwyczaj przy 15 haczy spawning pool kończy się mniej więcej w całym czasie co haczerka, prawda? Haczerka jest startowana jako pierwsza, no ale ona się buduje dłużej i przez to ten lipę może dać porządne obrażenia, ponieważ jeszcze 20 sekund będzie się budował ten spawning pool, więc on może tutaj zabić kilka dronek, to może być dla niego szansa. Nie wiem, czego się nie będzie tutaj przewidzieć, że spawning pool jest bez produkcji. Dodatkowo trzeba dojść jeszcze czas, w którym będą portowane ze żglinki, bądź też będzie budowany spawning crawler, bądź też będzie produkowana kominka. Bądź produkowana, mam już dwie drony stracone, nie, cały czas mądrze tutaj buduje, nie pozwala stracić ani jednej drony. Nie pozwala stracić ani jednej drony. Cipek.
bo już tak, tutaj zawsze atakuje te drony, zawsze się powiedzmy, tutaj są pochowane jakieś, jakiekolwiek spinecrawlery, przepraszam, cokolwiek, żeby już nie mieć więcej dron Shadow, no i prawdę mówiąc, zabił jedynie jedną, więc no tutaj błąd Cipka, czyli właśnie ten zbyt późny spełnik pól, naprawił swoim dobrym mikro, czyli budowaniem jak najszybciej budynku ciężko ranną dronką, aby jej nie stracić. Tymczasem w czasie Shadow zbudował swojego command center w Turalu oraz w tej chwili upgrade'uje go do Orbital Command. Bunkier już budowany tutaj na tej rampie, która tutaj w przeciwieństwie do poprzedniej mapy, poprzedniej, czy to były dwa mapy temu, już nie pamiętam dokładnie, trochę się pogubiłem. Ten natural jest bardzo łatwy do bronienia, tutaj jest naprawdę wąska rampa jak na natural taki, prawda? No, jeden bunkier dostawić dosłownie dwa supply'e na każdą stronę, mamy już ładny wall. Cóż dalej w bazie naszego terena? Czy to będzie Cloud Banshee? Nie, ponieważ mamy już steampack produkowany, Liony już w drodze, Metabolic Boost również ze strony Cipka, on cały czas tutaj dronuje. Tutaj również swojego defensywnego spinecrawlera, aby bronić się przed halionami, które wkrótce myślę, że będą próbowały coś harasować. No i cóż dalej? Starport już gotowy, ale tutaj nic nie produkuje. Myślałem przez chwilę, że to będzie Cloud Banshee, prawda? Haliony z faktorki z reaktorem oraz Cloud Banshee, no ale jednak nie, to będziemy mieli chyba drop z halionów, częsty steampack. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Roachworm w drodze. Cóż dalej, na pewno nie widzimy decyzji o kolejnych bazach. Tutaj widzi ten wall Cipek, widzi co się dzieje, widzi te haliony tym swoim overlordem ukrytym tutaj na tym klifie, którego nie widzi oczywiście Shadow, ponieważ on tutaj jest, prawda, poziom wyżej na high groundzie. Jest już budowany wall w podwójny Evolution Chamber, aby tutaj chronić się przed tymi halionami, które już zmierzają w stronę bazy naszego żółtego zerga. Co ciekawe, będziemy mieli chyba trzecią bazę. Tak, trzecia baza w drodze ze strony zerga. Tutaj podejrzewam, że te liona się sporo kminek na dronie. Nie jest na high ground, ponieważ tam pani Crowler, one teraz zwały się na high ground, przestanie tą kminę. Nie, ładna transfuzja. W ostatniej chwili transfuzjował tą kminę, tutaj wylatuje skutujący overlord. On zobaczy, że tutaj mamy budowane kolejne raksy. Ciekawe, mamy również drop z Marines, to jest zaledwie 5 Marines, muszę zwrócić uwagę na jego identyfikację. Chcę ich wystarczyć, że się bierze tymi kalionami również do maina, czyli chcę dać tutaj jakieś obrażenia, ale te Marines są zabranie. Teraz szybko powiem, że tutaj jest to zabrane, które jest 4 gminy. Teraz pokój się robi, czy te zemliki dokończą te kaliony, prawdzie zostały na kalion. Czyszczę Medivac, jest na stronę, został stosowany Medivac. No, moim zdaniem fatalny atak ze strony Shadowa. Fatalny, tak, no stracił wszystko, nie dostał żadnych obrażeń ekonomicznych, jeżeli się nie mylę, pomijając tą jedną dronkę, którą zabił już wcześniej tym Reaperem. Tutaj cofa się dwoma halionami, ale już leci jakiś push z powrotem, nie, to jest zaledwie 5 roachy, no. Muszę przyznać, że atak naprawdę nieudany, dodatkowo ten overlord sobie powoliską, tutaj nikt go tutaj nie będzie, nikt go tutaj nie przegania, kolejny command center w drodze. Nie mamy zajmowanych gazów, nie mamy budowanych żadnych engineering bay, czy to są engineering bay? Będą budowane engineering wave w tej chwili, więc nie jest tak źle, tutaj ładnie widać już ten pasek dosyć długi jak u Terana. Zerk już plus 1-1, jeżeli chodzi, co ciekawe, tym razem na jednostki melee, a nie ranged. Lerer również morfowany. Tutaj combat shields w drodze. Steampunk oczywiście mamy, czołgi również są budowane z faktorki. Tutaj została przemieniona faktorka z barakami na miejsce po raz kolejny. Mamy już reaktor na starporcie, będziemy mieli podwójne medivaki. No i cóż dalej, tutaj cały czas dronuje, cały czas buduje trochę armii, aby czuć się bezpiecznie. Tutaj zerglingi skautujące sprawdzają, czy nie ma przypadku trzeciej bazy, tutaj sprawdza te dwa spoty, te zerglingi widzą możliwość zbudowania, czy tutaj stoi baza, a ten overlord tutaj blokuje tą bazę i bardzo skutecznie właśnie teraz, w tej chwili leci ten command center i nie będzie mógł wylądować, ponieważ właśnie mamy tutaj tego overlorda, który ten klip tutaj rozsiewa. Zawsze to trochę opóźnia. Co ciekawe, te zerlingi, ci marini zostali wysłani tutaj. Tutaj są tutaj. Ponieważ chyba nie chcę bardziej opóźniać swojej ekspansji. Chociaż osobiście uważam, że nie opóźnia jej bardziej. Wydaje, że szybciej by było, gdyby zniszczył tego warota i poczekał, aż ten klip zniknie, niż to, że tutaj ten command center musi tędy lecieć. Aż do tego miejsca. No i łatwiej mi się wydaje, że byłoby bronić nawet w tej pozycji. Chociaż tu jest, prawda, bardziej wąsko, ale prawda, tutaj ma bliżej, mi się wydaje.
Chociaż w sumie ten spot również jest dobry na trzecią bazę. No i cóż dalej, Infestation Pit już na ukończeniu, plus 2 również w drodze, plus 1-1 ze strony terana na piechotę również jest już upgrade'owane. Jest już już jest prowadzony research na ten temat, jak to się teraz mówi w wielkich korporacjach. Cóż dalej, no mały, słabe rozpoczynanie Creepu ze strony Cipka moim zdaniem, powinien tutaj bardziej rozpoczynać swój Creep, dużo by mu to pomogło. Teraz już morfuje swój Hive. Zastanawiam się, czy on tutaj, używając właśnie tych plus 2-2, czy on nie chce tutaj potem zesprzeć w Brood Lordy i wykorzystać tych upgrade'ów również do Brutlingów. Teraz już on jest kanon, widzi część swojej armii, widzi, że to te jednostki mają już 1-1. Czwarta poza strony Zerga. Teran tutaj cały czas blokuje nowe jednostki, to mamy Marines, mamy łącznie 39 Marines, 4 czołgi, 1 Medivac, tylko 1 Medivac na 39 Marines, to jest bardzo, bardzo mało. No teraz 3, wyskoczyły następne 3, no ale mimo wszystko to jest mało. I 2 Helbaty, kontra 68 Zerglingów oraz 13 Roachy. No przyznam się, że tutaj Teran ma większą siłę, chyba że tutaj zacznie morfować Baningi, nasz Zerg, czego na razie nie widzimy. Ale mamy za to Infestation, co będzie dało, musi to wysłuchać, ale bez Baningów nie da sobie rady z tą armią, bo tutaj za dużo Marines z moim zdaniem, ale teraz ktoś na atak atakuje, teraz po prostu Marines mamy swój dalej, te czołgi są zastosowane, ale ładnie, szybko tak zają wtedy sobie te czołgi, Marines więc powiem o tym, czy to będzie po raz kolejny niszczenie całej armii, taka shadowa, przepraszam, nie, jednak udało mi się wystać wszystkie czołgi, ale to jest na tarciu, dużo Marines tu pozostało, teraz dochodzimy do maina, co już dalej, zobaczymy czy się tutaj dużo overlordów pada, bardzo dużo będzie na supply bloku, za chwilę już Cipek i dalej tutaj wjechał Shadow niszczy Evolution Chamber, teraz będzie ładnie zamknięty właśnie Shadow, no i zostanie to wyczyszczone i mamy, proszę Państwa, Ultralisk Cavern. Mamy Ultralisk Cavern, co i duży zasób w banku ze strony gracza Zergowskiego, więc jeżeli on dotrzyma na tych ultralisków i opracuje tutaj, mamy plus 3 na atak opracowany, tego mamy rampa i trzecią bazę, to jest taki progres, jest wyczony, właśnie to gdzieś się wchodzi, to już to wysyłane jednostki, aby zrobić takie straty, opóźnienie i straty zostały jakieś zadane. Nowe baraki, czy mamy produkowane marudery, dopiero jeden, myślę, że do tych baraków zostanie dołączone, zostaną te chlaby, ale nie wiem, czy nie będzie za późno, ponieważ mamy już 6 ultralisków w drodze, opracowywane już Chaijin News Plating, które dają plus 2 armora dla tych jednostek. Marines są naprawdę bardzo słabi na ultraliski, ponieważ dają mały damage, a ultraliski posiadają horrendalny armor, to jest, o ile się nie mylę, maksymalny upgrade dla nich to 5, ponieważ to Chaijin News Plating daje im plus 2, dodatkowo plus 3 ze standardowych upgrade'ów. Niestety ten plus 2 upgrade został kancelowany przez ten atak balinami i zerglingi mają plus 1. Czyli kiedy te ultraliski będą w natarciu, będą miały upgrade plus... niech policzę na szybko. Plus 3, prawda? A mogłyby być plus 4. No ale są już ultraliski gotowe, mamy tych ultralisków 6. Tutaj mamy praktycznie same Mariny, ledwie 2 marudery, to jest naprawdę słaba kompozycja kontra 3 marudery, przepraszam, kontra właśnie te ultraliski. No ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy, czy te ultraliski szybko zniszczą te Mariny, czy jak to się to będzie mieć coś lepszego. Brakuje mi w tej armii zdecydowanie Bailingów ze speedem, myślę, że to była dobra decyzja. Ciekawa atakuje, mimo że widzi te ultraliski, to tutaj się atakować Shadow, nie wiem, to słabe ultraliski. No i teraz miasto ultraliski przed nami, oczywiście one zdają duży splash damage. W tej chwili wjeżdżają szybko, tutaj pojawiają się z armią przeciwnika, tutaj bardzo duży armor pozwala im szybko sięgać tutaj do wszystkich Marines, bo jest tutaj wysoki damage, tutaj armia szedowa szybko zszokowana, próbują zdawać, próbują kajtować, no ale jednak taką ilością armii, nie, kiedy wsiada się tak dużo Marines, to nie jest łatwe. Tutaj, teraz próbuję kajtować tym jednym morderem, no ale to nie jest zbyt dobre. Ciekawe, upgrade do maruderów pod tytułem o, tu wall zamknięty, bardzo duży błąd, teraz będziemy mieli ładny ten. Mamy GG, well played. No, bardzo szybko Best of 7, 4-0 dla Cipka, totalna anihilacja. Na pewno jego dziewczyna teraz pęka z dumy, że jej chłopak wygrał tutaj 4-0. No. Nie spodziewałem się takiego wyniku szybkiego, chociaż po pierwszych trzech grach, no tutaj, nie wiem, Shadow został
Strzał się zestresował, czy jakim, na czym polegał ten błąd? No, ciężko mi powiedzieć. Tak czy inaczej, nasz dzisiejszy showmatch kończy się wynikiem 4-0 dla Cipka. Tutaj jeszcze napiszę, że to jest właśnie 4-0. I przyłączę tutaj naszą... tutaj poprawię. Wynik 4-0 dla Cipka. I... no i to będzie na tyle dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o stream dzisiejszego dnia. Ja zapraszam was na jutro. I chwila, moment, i wam powiem, kto jutro gra. Pozwólcie tylko, że to sprawdzę. A sprawdzę to... sprawdzę to... w jaki sposób to sprawdzę? Sekundę. Już staram się dowiedzieć się, kto jutro będzie, jako ujrzymy. Na pewno jutro również o 20 będziemy mieli ten stream. I ten stream będziemy mieli... no nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, kto będzie jutro grał, na pewno jacyś porządni gracze. O ile się nie mylę, to ma być PvZ bądź PvP. PvP, myślę. No tak czy inaczej, zapraszam również na jutro, oczywiście o godzinie 20, być może jutro stream będzie dłuższy. Stream będzie dłuższy. No ale to jest wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne, że mnie oglądaliście i właśnie tak jak już mówiłem, zapraszam na jutro oczywiście oraz na czwartek i na piątek, ponieważ ta seria showmatchy będzie właśnie codziennie przez ten tydzień. No i to już koniec mojego streamu. Dzięki za wieczór i na razie.